Cześć, witam na swoim kanale. Dzisiaj film o porzeczce. Tutaj mamy akurat porzeczkę białą. Spójrzcie, już są owoce zawiązane. No nie będzie ich w tym roku zbyt dużo, z racji tego, jaką mamy pogodę. No ale gdyby wszystko ładnie było zapylone, to owoców byłoby mała masa. No jest to nieduży krzew, ale bardzo ładnie się rozrasta, tam od spodu już są młode pędy. No a w tym filmie chcę Wam pokazać już trzecią metodę nawożenia krzewów owocowych. Tym razem na przykładzie białej porzeczki, ale nie tylko białej, bo tutaj mam czerwoną. Też krzew jest mniejszy, ale też ma dużo, miał dużo kwiatostanów. Zobaczymy, może jeszcze się okaże, ile jest z nich zapylonych. A w tym filmie chcę Wam pokazać, jak nawożę. Właściwie pokazać. Chcę Wam polecić trzeci nawóz, który ja używam, firmy Planteo. Jest to nawóz typowo do krzewów owocowych, który zawiera wszystkie składniki, które w tym okresie są im potrzebne, czyli potas, wapń, trochę siarki, krzemionkę, czyli wszystko to, czego teraz nasze porzeczki potrzebują. Jak widzicie, krzew jest dość duży. Ja już mam w konewce przygotowany nawóz. Ja pod taką porzeczkę, bo ta jest dość duża, wyleję około 6 litrów wody z nawozem. Taka ilość powinna w zupełności wystarczyć. Odpowiednie nawożenie wspomoże również i nie dość, że wzrost, to jeszcze wspomoże owocowanie. Tak jak widzicie, tutaj po agrowłókninie również leję dookoła, ponieważ ona nie jest jakaś bardzo gruba i przez nią też w niewielkim stopniu, ale woda też przesiąka. Chodzi o to, żeby po prostu podlewać krzewy owocowe coraz dalej, żeby ich system korzeniowy się z każdym rokiem rozrastał. Tutaj mamy podobną sytuację. Tak jak widzicie, u mnie również nawet pod samym krzewem rośnie miniszek. Można byłoby go usunąć, za chwilę to zrobię. No ale to jest trzeci sposób nawożenia krzewów owocowych. W jednym filmie pokazywałem Wam, jak nawożę maliny. W poprzednim filmie pokazałem, jak nawożę agrest, teraz porzeczkę. Więc takie najbardziej popularne właśnie wszystkie krzewy owocowe będziecie mieli pokazane. Który sposób nawożenia oczywiście wybierzecie sobie sami, który Wam najbardziej odpowiada. No ja polecam te trzy, które mam sprawdzone. Od razu sprawdzam, czy nie ma mszyc, bo mszyce w tych właśnie liściach bardzo lubią być. Spójrzcie, tutaj jest czerwona mrówka, czyli już wysłali tak zwanego zwiadowcę, ponieważ w takich młodych właśnie liściach najczęściej atakują mszyce. One mają tam bardzo dobre schronienie. Tak więc nie przedłużając, mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Na razie, cześć.